Tak, dzisiaj zarzucam na głównym poduszku od silnika. Znaczy 1.8 turbo. Chodzimy tą. O tą tutaj. A już tutaj z góry odkręciłem jedną śrubę. Zjedziemy tu na to. Oczywiście klucz na to. Najlepiej taki długi, bo czasami może gwintu dużo być. Jak tutaj jest. Zwykłą trzynastką, nasadówką płaską, no raczej tu nie podejdziemy. No i dobra, tu mamy odkręcone poduszki i w teorii chcę to zrobić tak, że podnieść trochę samochód, wtedy tu zawieszenie z przodu pójdzie trochę w dół i za chwilę jeszcze będę chciał podnieść silnik, bo nie chce mi się łącznika stabilizatora odkręcać i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak mówię, moja teoria chujada, bo w praktyce jest całkiem inaczej. Nie podniosło się to jednak. Więc robimy dalej, będziemy odkręcać najwyżej łącznik stabilizatora. Pewnie z dwóch stron będzie trzeba odkręcić. I chuj. Więc jeszcze odkręcamy te kurwa łapy. A po latku jest. Jakby coś. Dobrze.
No może jeśli ktoś ma dostęp do podnośnika i do pneumatu, to będzie mu dużo, dużo szybciej, nie? Ale ja niestety nie mam. To znaczy mam taką możliwość, ale nie chce mi się jechać do Ciapotego i go prosić o użyczenie, kurwa, podnośnika. To sobie chuj trochę też liczy, kurwa, za godzinę. Plus jego narzędzia, jeśli coś. Śruby są wykręcone. Pamiętajcie, poduszka ma taką wypustkę, żeby ją później w te same miejsce. Ona, nie wiem, się tak jakby blokuje czy coś. No i stara już wyciągnięta. Srebiego. Nie pamiętam ile płaciłem. Niedużo. Byłem w Polsce, jak byłem ostatnio. Nową też jest ten pierdolnik. Tutaj góra się zgadza, tutaj widać, że idzie. Wejdą te wszystkie takie otworki. Także składam. Drugą poduszką jest dużo gorzej. To moc jest pod turbiną. Auto jest przejebane wymienić. Co robiłem? Naprawdę wszystko jest zdolone. Czy będzie wyglądać chujowo, ale powiem wam, że to jest mój pierwszy taki, kurwa, jakby to nazwać, tutorial, kurwa, nie mam pojęcia. Oczywiście mechanikiem nie jestem, lubię po prostu grzebać w samochodzie i to tyle. Ja nie wiem, czy ktoś tak uważa, że coś źle zrobiłem. Zawsze to można napisać, kurwa, tak?
krytykę przyjmę na klatę. Tak jak mówię, mechanikiem nie jestem. Coś tam na samochodach się znam. I robię to raczej tylko z zamiłowania. Tak, oczywiście mógłbym oddać auto do mechanika, ale tutaj kurwa mechanik, na przykład polski, liczy sobie kurwa 50 euro za godzinę pracy. Widzicie, ile ja tu to robię niedługo. A skąd ja mam pewność, że on mi nie będzie wkręcać, że robił coś na przykład 4 godziny, bo nie muszę jednej śruby odkręcić, tak? Wygląda, jeszcze trzeba tylko tu gumę od stabilizatora założyć. Powinna być w sumie nowa, ale no nie przyszła jeszcze. Tutaj poduchę dokręcić. W sumie praktycznie tyle, to sobie włożę zaraz na spokojnie i będzie po robocie. Następny filmik wam pokażę, jak rozkleić lampę w Passacie B5 przed liftem, jakby ktoś chciał sobie zrobić czarne środki.